Konnichiwa, z tej strony Kawaii Brunet. Dzisiaj podam mojej małej recenzji mangę pod tytułem Na dzień przed ślubem, stworzoną przez Hozumi. Manga wypuściło na rynek wydawnictwo Vaneko i jest to moim zdaniem jedna z ciekawszych pozycji ostatnich tygodni. Życie we dwoje to najcenniejszy skarb na świecie. Oprócz tytułowego Na dzień przed ślubem, zebrano w tym krótkim jednotomowym komiksie 5 różnych wzruszających i niepowiązanych ze sobą historii. To debiut geniusza, który snuje opowieści poruszające nawet najtwardsze serca. Geniusza, którym jest kobieta. Urodzona 28 października w 2010 roku otrzymała ze swoją debiutancką mangę, czyli Na dzień przed ślubem, drugą nagrodę w plebiscycie magazynu Flowers. Historie zawarte w mangę mają za zadanie nas wzruszyć. Opowiadają o ludziach, o życiu, o problemach życiowych. Czasami znajduje się w nich nuta magii i czegoś nie za bardzo ziemskiego. Czy ja się wzruszyłam? Gdyby historie były dłuższe, może i bym uroniła łzę, ale przez to, że czyta się bardzo szybko i przechodzi się z jednej historii do drugiej, mamy troszeczkę za mało czasu na to, aby się czuć całkowicie w daną historię. To moim zdaniem jest taki jeden minusik. Ale tak, same plusy. Kreska, historie, zawarte w nich przesłanie oraz to, jak bardzo potrafią poruszyć nasze serduszka, mimo że mamy mało czasu, żeby się z nimi związać. Gdyby historie były na przykład 3, a nie 6 i dłuższe, myślę, że ta manga mogłaby być jeszcze większym sukcesem i jeszcze bardziej zakorzeniłaby się w naszych głowach i sercach. Mimo to, że tak szybko się ją czyta i tak szybko się przechodzi z jednej historii do drugiej, jest warta tego, żeby ją kupić, żeby ją przeczytać i polecić innym osobom. Ja ją polecę mojej przyjaciółce i siostrze, gdyż chciałabym, aby zapoznały się z tak cudowną mangą. Manga raczej też przypomina komiks, moim zdaniem, niż samą mangę. Jest coś w niej takiego, co ją odróżnia, chociażby wielkość. Bardzo mi się podoba to, jaki ma rozmiar. Jest większa niż wydawane mangi i lepiej się ją czyta, lepiej się ją trzyma w ręce, otwiera, nie szarpie się i tak. No nie wiem, bardziej przypomina książkę niż mangę, co jest bardzo fajne. Czy kupiłabym ją, gdybym ją przeczytała u kogoś innego? Myślę, że tak, warto ją mieć na półce, warto ją mieć u siebie w domu, żeby do niej wrócić. Ja przeczytałam ją wczoraj i wiem, że za jakiś czas do niej wrócę, do tych historii, gdyż siedzą w mojej głowie. Niektóre z nich naprawdę są poruszające. Nie będę wam opowiadała, o co chodzi w tych historiach, co się wydarzyło, ani jaką mają treść, bo nie miałoby to sensu. Zaczęłabym tutaj spoilerować, a nie chcę tego robić. Powiem tylko, że żadna z tych historii nie zostaje otwarta. Każda z historii ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Nie ma otwartych wątków, nie ma czegoś takiego, że zastanawiamy się później, jak to się skończy, co mogłoby się wydarzyć. Wszystko ma rozpoczęcie i zakończenie, co jest dobre. Tym bardziej, że jest to jeden tomik i drugiego już nie będzie, jeżeli chodzi o te historie. Drugiego tomiku już nie będzie, to jest jeden tomik zakończony. Więc tym bardziej się cieszę, że historie nie zostają otwarte. To chyba wszystko na temat tego tomiku, na temat tej mangi, gdyż żeby mogła powiedzieć coś więcej, musiałabym zacząć spoilerować, a tak jak mówiłam, nie chcę tego robić. Ciężko jest ocenić też tą mangę, gdyż jest nietypowa, nietypowe są historie, nietypowy jest styl pisania i tak jak mówię, ten minusik jednak działa. To, że są krótkie i jest ich 6. Za szybko przechodzimy z jednej opowieści do drugiej i za szybko musimy pożegnać się z tamtymi i przestać o nich myśleć, bo już musimy myśleć o tym, co czytamy, o kolejnej historii. To jest tak, jakbyśmy przyspieszyli troszeczkę film. Nie,
nie zdążymy się zaprzyjaźnić, polubić, wzruszyć, bo już trzeba do kolejnej historii się przyzwyczaić. To jest taki minus. Moim zdaniem powinno być mniej historii, ale za to dłuższe. Taka jest moja opinia. To chyba wszystko na temat tej mangi. Ja, gdybym wiedziała to, co teraz wiem, i tak bym ją kupiła. Więc mimo wszystko polecam. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym filmiku.